Chris, masz dobrą matkę. Szkoda by było, gdyby musiała pogrzebać swe dziecko. Dobra, załatwmy to. Pójdziemy po więcej kredy. Podeptamy z powrotem do klasy. A potem, Chris, sama zrobisz nasz projekt. Co ty na to? Nie marnuj czasu na odmawianie. Może jeszcze tego nie zauważyłaś, ale twoje wybory nie mają najmniejszego znaczenia. Ruszaj się, dziwolągu. Szafka jest zamknięta. Zamek tej szafki jest zamknięty. Szafka tego zamka jest zamknięta. Szafka tego zamka, tej szafki jest zamknięta. Ta szafka jest pokryta materiałami promocyjnymi Dockington. Spoglądasz przez okno z matowego szkła. Rozmyty żółty kształt uczy gramatkę innych kształtów, wyglądających na kompletnie znudzone. Czy jesteście gotowi na potańcówkę Sadie i Jastrzębianki? Podczas tej imprezy wszyscy opiekunowie noszą gigantyczne maski jastrzębi i kwilą na widok uczniów, którzy próbują dotykać się podczas tańca. Chris? Co, uświadomiłaś sobie, że nauczanie początkowe bardziej do ciebie pasuje? Hej, serio, powinnam pójść z tobą. Może znajdę tam lepszą partnerkę do projektu. Serio, nie, nie idźmy tam. Chris, idziesz w złym kierunku. Chris, czy zamierzasz iść na wagary? Co teraz? Ja mam donieść na ciebie? To by dopiero była ironia, co? No, nigdy czegoś takiego bym nie zrobiła. Wracaj tu. Chris, jeśli pójdziesz na wagary, twoja mama dostanie zawału. Boże, czy jesteś w stanie wlec się jeszcze wolniej? Spoko, rozumiem. Nie jesteś przyzwyczajona do samodzielnego chodzenia. Bez kogoś trzymającego cię za rączkę. Ruszaj się, dziwolągu. Cóż, oto składzik. Szkoda. Dopiero co, zaczynaliśmy się dobrze bawić. Hej, Chris, czy mi się wydaje, czy w środku jest naprawdę bardzo ciemno? Czemu zwlekasz, Chris? Wchodzisz do środka, czy nie? Dobra, skoro zamierzasz być mięczakiem, sama tam... Obie tam wejdziemy, jednocześnie. Widzisz, czego się tak bałaś? Nie ma tu niczego poza starymi papierzyskami. Spróbujmy znaleźć, gdzie tu się włącza światło. Nope! Chris, jeśli zostawisz mnie tu samą, przysięgam, że... Nope! Chris, jeśli zostawisz mnie tu samą, przysięgam, że... Dziwne, nie mogę znaleźć włącznika? Cóż, pewnie jest głębiej. Trochę to duże jak na składzik, co nie? Normalnie dawno już byśmy dotarli do końca. Nope, 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 nope.
Oglądałam horrory, wiem jak takie sceny się skończą. Chris, jeśli zostawisz mnie to samo, przysięgam, że... Hej, Chris. Wydaje mi się, że ten składzik jest zepsuty. Nie ma żadnych ścian. Cóż, napracowałyśmy się wystarczająco. Jeśli Alfis potrzebuje tej kredy tak desperacko, będzie musiała sama sobie po nią przyjść. Spływamy. Co do... Hej! To nie jest zabawne! Wypuśćcie nas! Wypuśćcie! Bo podłoga, ona się... Czasami widzisz, jak mruga światło, które tylko ty postrzegasz. Odruchowo sięgasz i... Chris, poziom pierwszy, czas gry 00:00. Zapisz, anuluj. Malta, poziom pierwszy, czas gry 29:56. Gra zapisana. Jest zbyt ciemno, by cokolwiek zobaczyć. Jest zbyt ciemno, by cokolwiek zobaczyć! W środku jest coś błyszczącego! Bierzesz to? Tak! Zdobywasz okruch blasku. Pałaś swe ciało w świetle. Młot błyszczy wewnątrz ciebie, przebijając przez mrok. Ból, który odczuwałaś wcześniej, zniknął. Punkty życia w pełni odnowione. W tej
tej krainie tylko oczy oślepione przez ciemność są w stanie dostrzec drogę. Wszystko, czego dotknę, umiera. Hej, zostaw mnie, jeśli się zbliżysz jeszcze trochę, chociaż odrobinę, ja... Chris? Hej, nie strasz mnie tak, kretynko. No chyba, że chcesz dostać z pionkę w twarz. Ha! No dobra, dosyć wygłupów. Musimy znaleźć stąd wyjście. Tak właściwie to gdzie my w ogóle jesteśmy? To bez znaczenia. Ty nas spakowałaś ten bałagan, ty nas z niego wyciągniesz. Prowadź, Chris.